Tydzień szybko minął i znów się widzimy. Dagmara Kowalska, Kolej TV. Zapraszam serdecznie do oglądania naszego odcinka. Startujemy! Pieniądze na kolei w Polsce, czy jest ich dużo, czy mało? Bezpieczeństwo pracowników na remontowanych i modernizowanych trasach, wąskotorowe wspomnienie lata. O tym dziś w Kolej TV. Czy kolejarze mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zapewnić pasażerom zadbane dworce i na przykład częste połączenia? To brzmi jak pytanie retoryczne, a my skupiliśmy się na odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje polska kolej? Pieniędzy na kolej jest z pewnością więcej niż jeszcze kilka lat temu. Widać to na przykład na dworcach. PKP SA prowadzi obecnie program remontów kilkudziesięciu dworców. Do 2012 roku ma być odnowionych ich aż 78. Wcześniej, na przykład 5 lat temu, pieniądze na utrzymanie dworców były bardzo skromne i pochodziły głównie z wynajmu kas czy pomieszczeń handlowych. Teraz PKP SA może liczyć na środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Wydajemy średnio rocznie ponad 100 milionów dotacji budżetowych i mniej więcej drugie tyle dotacji unijnych na 3 projekty dworcowe. Są również w opracowaniu nowe projekty dworcowe w Bydgoszczy i w Szczecinie. I to są projekty o wartości mniej więcej sumarycznej ponad 200 milionów złotych. Zdecydowanie więcej pieniędzy jest potrzebnych do utrzymania ruchu pociągów regionalnych. Samorządowa spółka Przewozy Regionalne otrzymuje na ten cel nieco ponad 809 milionów złotych na rok w formie dotacji od marszałków z 15 województw. Najwięcej, bo ponad 100 milionów złotych koleje regionalne kosztują w Śląskiem i w Wielkopolskim. W tych regionach jest najwięcej połączeń. Najmniej na kolej wydaje marszałek Podlaskiego, tylko 21 milionów złotych rocznie. Przewozy regionalne codziennie wypuszczają na tory 2700 pociągów, a większość z nich nie przynosi dochodu. Zarząd spółki prowadzi takie rozmowy, żeby ta dotacja w 100% pokrywała deficyt, który jest generowany przez pociągi regionalne. Na mniejsze pieniądze, by utrzymać sieć nieco ponad 300 międzywojewódzkich połączeń TLK w całym kraju, może liczyć PKP Intercity. Przewoźnik otrzymuje na ten cel 240 milionów złotych rocznie. Pozostałe pociągi ekspresy, ekspresy Intercity nie są objęte dotacją i muszą przynosić dochód. Czy te pieniądze, które otrzymują kolejarze, byśmy mogli podróżować koleją, to dużo czy mało? Wielomiliardowe sumy robią wrażenie, zwłaszcza, że wymagamy szybkich pociągów i czystych dworców. Generalnie na kolej trafia mało pieniędzy, jeżeli to porównać z pieniędzmi, które trafiają na drogi czy na motoryzację, mówiąc o niej generalnie. Na kolej trafia kilkanaście procent tego, co na cały transport w kraju, a ta kolej ma dość istotną rolę do spełnienia. I będzie ją mogła spełnić, jeśli otrzyma odpowiednie środki. Najtrudniej będzie je znaleźć na utrzymanie obecnej sieci torów, około 19 tysięcy kilometrów linii. Przy obecnym sposobie finansowania zarządca torów może w stanie niepogarszającym się utrzymać tylko około 4 tysięcy kilometrów torów. Jest za to sporo pieniędzy na ich modernizację, głównie z kasy Unii Europejskiej. W 2010 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA wydała na nie już blisko 3 miliardy złotych. Wiele linii kolejowych to teraz jeden wielki plac budowy. Często podczas takich remontów utrzymywany jest ruch pociągów, a to wygląda dokładnie w ten sposób, że jeden tor jest używany przez kolejarzy, czyli po nim jeżdżą pociągi, a na drugim odbywają się prace. I właśnie w takich sytuacjach potrzeba szczególnego bezpieczeństwa. Kolejarze już używają nowego systemu, który ostrzega pracowników przed nadjeżdżającym pociągiem. Tak brzmi 128 decybeli. Taki sygnał ma zapewnić bezpieczeństwo ekipom remontującym tory kolejowe. Kolejarze z PKP PLK na remontowanej linii z Kozłowa do Starzyn, będącej częścią trasy Warszawa-Kraków, używają mobilnego systemu ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem. System składa się z kilku elementów, m.in. syren ostrzegawczych i detektorów wykrywających odpowiednio wcześniej nadjeżdżające pojazdy. Wiele remontów torów prowadzonych przez PKP PLK na liniach dwutorowych wymaga okresowego zamykania jednego toru, na drugim wtedy prowadzone są prace. Taka organizacja robót zapewnia bezpieczeństwo ekipom remontowym, ale pociągi muszą zwalniać zazwyczaj do 50 km na godzinę.
Mobilny system zabezpieczający zwiększa nie tylko bezpieczeństwo robotników. System, jak sama nazwa mówi, system ostrzega, tak? Ostrzega przed nadjeżdżającym pociągiem, czyli zapewnia w głównej mierze bezpieczeństwo dla pracowników, którzy pracują na torach i wykonują roboty torowe, jak również daje pewne korzyści dla zarządcy infrastruktury, na przykład umożliwia przejazdy pociągu z większą prędkością. Takie systemy są powszechnie stosowane na kolejach w krajach Unii Europejskiej, ale nie tylko. Używają go również kolejarze z Tajwanu czy z Australii. W Polsce w wersji przewodowej został zastosowany na razie na jednej linii, a wkrótce pojawi się wersja bezprzewodowa, przekazująca sygnały ostrzegawcze drogą radiową. Gryficka kolej wąskotorowa na Pomorzu Zachodnim. To nasza propozycja na jesienne wieczory. Na pewno nie będziecie smutni, bo właśnie w takie dni potrzebujemy trochę wakacyjnych wspomnień. Oto garść dla Was. 1000 mm, czyli 1 metr. To jedna z dwóch kolejek wąskotorowych o takiej szerokości szyn w Polsce. Z bogatej sieci, którą odziedziczyliśmy po jej poprzednich gospodarzach, zostało zaledwie 40 km. Wąskotorowa sieć rozciągała się niegdyś między Zalewem Szczecińskim, Koszalinem i Kołobrzegiem, łącznie 580 km torów. Obecnie tylko w sezonie letnim eksploatowana jest jedna linia długości około 40 km z Gryfic wąskotorowych do Pogorzelicy Gryfickiej. To jedna z niewielu atrakcji na Pomorzu Zachodnim, która pozwala dosłownie przenieść się w czasie. Gryficka kolej wąskotorowa to jedyny środek transportu, w którym nikt nie narzeka na długi czas przejazdu, bo chciałoby się, aby trwało to jak najdłużej. Być może już niedługo zostanie wyremontowany kolejny odcinek kolejki i zostaną uruchomione nowe połączenia. Samorządy zdecydowały się skorzystać z unijnych pieniędzy, by pociągi znów mogły jeździć po dziś nieużywanych torach. Przewozy regionalne będą miały własne lokomotywy i między innymi o tym powiemy w skrócie informacji. Zapraszam. Wszystkie składy wagonów piętrowych kolei mazowieckich już są prowadzone nowymi lokomotywami Trax z fabryki Bombardier. Kanadyjski producent dostarczył mazowieckiemu przewoźnikowi 11 takich maszyn. Lokomotywy Trax ciągną, ale i pchają dzięki specjalnym wagonom z kabiną maszynisty składy pociągów używane przede wszystkim na trasie Warszawa-Radom. Przewozy regionalne wygrały przetarg na 6 lokomotyw, które sprzedaje PKP Intercity. Wszystkie przejdą modernizację i powinny wejść do eksploatacji w połowie przyszłego roku. Samorządowy przewoźnik codziennie wypożycza 32 lokomotywy od PKP Cargo, bo nie ma własnych, których mógłby używać do ciągnięcia pociągów Interregio. Tramwaje w polskich miastach będą mogły jeździć szybciej. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy, które pozwolą, by tramwaje mogły się rozpędzać do 60, a nawet do 70 km na godzinę. Obecnie każdy motorniczy musi przestrzegać tych samych przepisów, co kierowcy samochodów. Tramwaje tracą najwięcej czasu podczas jazdy wydzielonymi torowiskami i nielicznymi w Polsce tunelami. Widzowie Kolej TV w internetowej sondzie wybrali, który schemat malowania pociągów ELF z bydgoskiej fabryki PESA podoba się im najbardziej. Prawie połowa zagłosowała za kolorystyką kolei mazowieckich. Malowanie kolei śląskich podoba się niemal 1/3 głosujących. Barwy SKM Warszawa przypadły do gustu tylko nieco ponad 1/5 głosujących. Kolejny producent z Polski chce budować lokomotywy elektryczne. Od kilku miesięcy jeździ testowo lokomotywa Dragon, zbudowana przez Zakład Naprawy Lokomotyw Elektrycznych Gliwice. To pierwsza taka konstrukcja zbudowana w Polsce od połowy lat 80. Zakładowi ze Śląska przybywa nowy konkurent, bydgoska PESA, która zaprezentowała wizualizację swojej nowej lokomotywy. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie w przyszły wtorek. Do zobaczenia.